Demokratyczna Republika Rzymska to już przeszłość. Po próbie przejęcia władzy absolutnej, Juliusz Cezar zginął z rąk arystokratów, którzy chcieli zachować rządy Senatu. Na próżno. Wraz ze wstąpieniem na tron Oktawiana Augusta zaczęły się rządy cesarzy. W pierwszym wieku przed naszą erą, za panowania Oktawiana, nowe cesarstwo rzymskie błyskawicznie się rozrasta. Rzymianie zajmują ziemię na wschód od Renu. Podbój kończy się jednak koszmarną masakrą. Germanie zrzucają cesarskie jarzmo i podważają władzę Rzymu. Niweczą cesarskie ambicje, zmieniają bieg historii i zagrażają imperium. Rzym. Rozkwit i upadek imperium. Las śmierci. Galia. Pierwszy wiek przed naszą erą. Rzym zrobił pierwszy krok ku panowaniu nad światem. Pewni siebie Rzymianie są przekonani, że inne ludy marzą o romanizacji. Po śmierci Cezara władzę przejął Oktawian. Wpływy Rzymu sięgają krańców znanego świata. Oktawian był krewnym Cezara. Został pierwszym rzymskim cesarzem. Jak na ironię zrobił coś, czego Cezar nie potrafił. W pewnym sensie ocalił republikę. Rzym zmierzał ku potędze. Gwałtownie powiększał swoje terytorium, odniósł kilka wspaniałych zwycięstw. Wielu uważało, że jest niezwyciężony. Oktawian zdołał połączyć stare wartości republikańskie z zasadami władzy cesarskiej. Oktawian uratował republikę. Był jedynowładcą, ale przekonał ludzi, że republika nadal istnieje, że nadal ważna jest współpraca wszystkich warstw społecznych dla dobra ogółu. Po 35 latach rządów największym sukcesem Oktawiana było znaczne poszerzenie granic Rzymu. Dla cesarza to nie był zwykły podbój, lecz także kulturowa misja. W końcu Rzymianie byli najlepsi. Rzymianie uważali, że mają obowiązek krzewić swoją kulturę wśród innych ludów, zaszczepiać zasady rzymskiego prawa i porządku wśród dzikich barbarzyńców. Galia stała się rzymską prowincją. Teraz cesarstwo spoglądało za Ren, ku Germanii. Plemiona za Renem toczyły bezustanne wojny o władzę i ziemię. Niektóre zapuszczały się nawet na terytorium Rzymian. Tego nie można było tolerować. Imperium uważało barbarzyńców za dzikich, nieprzewidywalnych i niebezpiecznych. Należało ich podbić. Wciąż nie jesteśmy pewni, jakie plany miał Rzym w związku z ziemiami za Renem. Czy chciał stworzyć nową prowincję między Renem a Łabą? A może były to po prostu wyprawy karne, które miały przestraszyć germańskich barbarzyńców? Dziś większość uczonych uważa, że Rzym myślał jednak o prowincji. W 9 roku przed naszą erą Oktawian wysłał za Ren Tyberiusza. Relacje Rzymian z Germanami były skomplikowane. Jedne plemiona współpracowały z Rzymem, inne go nienawidziły. Bez wątpienia miało to związek z wewnętrzną walką o dominację w Germanii. Tyberiusz, ustosunkowany i słynny żołnierz, był prawdopodobnym następcą cesarskiego tronu.
W Germanii spotkał się z wodzem Herusków, potencjalnym sprzymierzeńcem. Rzymianie zawierali sojusze z niektórymi plemionami, wykorzystując je do walki z ich pobratymcami. Przy okazji rozciągali swe polityczne i kulturowe wpływy coraz bardziej na północ. Wódz Herusków sprzymierzył się z Rzymianami. Jego poddani nie byli zainteresowani kulturą Rzymu, ale zależało im na jego opiece i prestiżu. Mogli sporo zyskać na sojuszu z Rzymem, zwłaszcza ich elity. Przede wszystkim mieli dostęp do rzymskich produktów, które w ich mniemaniu były symbolem wysokiego statusu społecznego. Pewien młody germański książę, tutaj bawiący się w legionistę, miał poznać mroczny świat rzymskiej polityki. Wychowywał się w tradycji germańskiej, ale także w podziwie dla chwały i majestatu Rzymu. Z czasem został rzymskim oficerem i germańskim królem. Nazywał się Arminius. Przez ponad 10 lat w Germanii panował spokój, głównie dzięki obecności rzymskiej armii. Oktawian był dyktatorem, który bez przerwy toczył imperialne wojny. Stworzył cesarstwo, które rozkwitało przez 2 stulecia. Arminius, 20-letni germański książę, został dowódcą wojsk pomocniczych, zwanych auxiliares. Tych żołnierzy rekrutowano w prowincjach. Stanowili znaczące wsparcie dla 28 rzymskich legionów. Oktawian chciał, by ludzie rozumieli, że robi to, co każdy wielki rzymski przywódca w dziejach. Prowadzi Rzym do wspaniałych i zyskownych podbojów. W 6 roku naszej ery Tyberiusz opuścił Germanię, by stłumić rewoltę w rzymskiej Pannonii, mniej więcej na terenie współczesnych Węgier i Austrii. Poprowadził swoje germańskie legiony na buntowników, którzy mieli dość rzymskich podatków i dominacji. Kiedy Rzymianie romanizowali barbarzyńców szybciej niż oni sami sobie tego życzyli, barbarzyńcy często stawiali opór. Bunt trwał 3 lata, poważnie nadwyrężając siły rzymskiej armii. Oktawian wysłał więc wojska pomocnicze. Arminius walczył w tej kampanii, doskonaląc swoje umiejętności i zwracając na siebie uwagę przełożonych. Jak pisał Velleius Paterculus, rzymski historyk z I wieku, mężny i bystry Arminius wyróżniał się wśród barbarzyńców. W jego zachowaniu i oczach widać było drzemiącą w nim siłę. Arminius był dość inteligentny, by zrozumieć, jak brutalnie Rzym potrafi traktować własne prowincje. Rdzenni mieszkańcy Pannonii byli w takiej samej sytuacji, jak jego własny lud w północnej Germanii. Widział w nich pobratymców. Mimo to wiernie służył cesarstwu, dowodząc wojskami pomocniczymi pod rozkazami Tyberiusza. Mustering his auxiliary forces alongside the Roman troops of General Tiberius. Kiedy Rzymianie walczyli w Pannonii, w Germanii panował spokój. Pod rzymskim przewodnictwem Germanie budowali drogi i inne udogodnienia. Zaczynali dostrzegać korzyści płynące z romanizacji. Barbarzyńcy, zwłaszcza ci z Arenem, tak naprawdę nie żyli w rzymskim świecie, ale widzieli zalety romanizacji. Kwitł handel, ich małe osady zaczynały się rozrastać.
Cassius Dion, historyk z III wieku. Barbarzyńcy przejmowali rzymski styl życia. Na targach nie wybuchały już burdy. Zmieniali się nawet o tym nie wiedząc. W 7 roku naszej ery Oktawian mianował swojego przyjaciela, Kwinktyliusza Varusa, namiestnikiem ziem na wschód od Renu. Varus był zdolnym żołnierzem, ale źródła wskazują też, że nie miał najlepszego charakteru. Jego opis autorstwa Velleiusza Paterculusa nie pozostawia wątpliwości. Kwinktyliusz Varus był człowiekiem łagodnego charakteru, o nieco słabym umyśle i ciele, przywykłym raczej do spokojnego życia w obozie niż do walki. Spokój w Germanii bardzo mu odpowiadał. Varus zaprzyjaźnił się z Arminiuszem, który powrócił do Germanii jako szanowany obywatel Rzymu. Widział w młodym księciu gwarancję sojuszu i pokoju. Germanie stosowali się do rzymskich zasad, ale tylko dla świętego spokoju. Germanie nie byli zadowoleni, że ich spory rozwiązuje teraz rzymski sąd. Mieli własne, wielowiekowe tradycje sądownicze. Jak pisał Velleius, za fasadą spokoju zbierała burza. Germanie to urodzeni kłamcy. Wszczynając sądowe awantury, prowokując się nawzajem i rozwiązując spory w sądach, zamiast z bronią w ręku, wydawali się zwracać ku rzymskiej sprawiedliwości. Udawali, że złagodnieli. Wcześniej Varus rządził ludźmi, którzy do tego przywykli. Byli całkowitym przeciwieństwem dzikich Germanów. Według Cassiusza Diona to właśnie rzymski ucisk pchnął Arminiusza i innych do działania. Varus nie tylko traktował ich jak niewolników, ale także domagał się od nich pieniędzy. To wywoływało sprzeciw. Germańscy wodzowie tęsknili do dawnej władzy, ich poddani do wolności. W końcu Germanie uznali, że mają dość Varusa i jego rządów. Postanowili się go pozbyć. Człowiekiem idealnym do tego zadania był Arminiusz. Od 3 lat rzymski wódz Tyberiusz tłumił bunt w Pannonii. W 9 roku naszej ery odniósł sukces. Buntownicy zostali rozbici, zwycięstwo było bliskie. Kiedy do Pannonii wracał spokój, w Germanii, za plecami Rzymian, wzbierała burza. W tej rzekomo spokojnej prowincji namiestnik Varus zbyt brutalnie wprowadzał rzymski styl życia. Dumni Germanie pod wodzą Arminiusza mieli dość płacenia podatków i traktowania ich jak niewolników. Postanowili chwycić za broń i stanąć do walki z najpotężniejszą armią ówczesnego świata. Nie wszyscy germańscy wodzowie byli tego samego zdania. Segestes obawiał się ryzyka. Arminiusz zdołał jednak przekonać resztę. Arminiusz był bohaterem swego ludu. To był wielki zaszczyt. Oczywiście napawał go dumą. Nic dziwnego, że nie chciał być jedynie władcą państwa klienckiego, panującym z nadania Rzymu.
Arminiusz walczył u boku Rzymian. Wiedział, że swoje zwycięstwa zawdzięczają sile, nie sprytowi. Miał okazję poznać rzymską taktykę, dowiedzieć się, co Rzymianie potrafią, a czego nie. Poznał wszystkie zalety i wady legionów. Arminiusz znał Rzym i wiedział, że Rzymianie nie doceniają Germanów. Mówił Varusowi wszystko, co ten chciał usłyszeć. Jak pisał Velleius Paterculus, Arminiusz wykorzystał niedbalstwo Varusa do własnych celów. Wiedział, że człowiek, który niczego się nie obawia, stoi na krawędzi upadku. Wiedział, że nadmierna pewność siebie to błąd. Po części był to problem rzymskiego zadufania. Rzymianie byli przekonani, że nikt, a już na pewno nie plemiona z północy, daleko od Morza Śródziemnego, nie może im zagrozić. Germanie muszą uderzyć jak najszybciej. Wróg jest osłabiony i niczego nie podejrzewa. Zastawili pułapkę w lesie teutoburskim, w północno-zachodniej Germanii. W ciągu kilku tygodni i z pomocą kilkuset ludzi, Arminiusz zbudował wał o wysokości prawie 2 metrów i szerokości prawie 5, prawdopodobnie zamaskowany. Varus niczego nie podejrzewał. Żołnierze 17, 18 i 19 Legionu przygotowywali się do wymarszu do zimowego obozu na zachodzie. Jak pisał Cassius Dion, wiedli wozy i zwierzęta juczne jak w czasie pokoju. Podążały za nimi żony, dzieci i służba. Zbroje i wyposażenie jechały prawdopodobnie na wozach lub grzbietach zwierząt. Nikt nie niesie na plecach 35 kg uzbrojenia plus 20 kg zapasów. Gawędzili z żonami, wyznaczali służących do czyszczenia rynsztunku albo umawiali się na wieczorną pijatykę z prostytutkami. W ogóle nie brali pod uwagę, że czeka ich bitwa. W samym środku przygotowań Varusa odwiedził gość. Jego stary przyjaciel Arminiusz, teraz w służbie Rzymu, donosił o buncie na zachodzie. Twierdził, że Varus musi osobiście przywrócić tam spokój. Do rzekomej rebelii doszło w rejonie wzgórz Calcrise, niedaleko rzymskiego fortu w Haltern, gdzie zmierzał Varus. Rzymianin wyruszył tam z taborami. Varus przez własną dumę dał się wciągnąć w głąb nieznanego terytorium, choć sam uważał, że jedzie przywrócić spokój. Nie był przygotowany do walki ze sprytnymi barbarzyńcami, którzy mogli rozbić jego legiony. Długi szereg żołnierzy, cywilów i taborów wił się przez germańską puszczę. Varus nie spodziewał się problemów, ale to był nieznany kraj, więc wzmógł czujność. Kazał zachować ciszę. W czasie wykopalisk archeologicznych w okolicy znaleziono krowi dzwonek. Był wypchany słomą, która się zachowała. Kolumna posuwała się w ciszy. Rzymianie nie wiedzieli, że wchodzą w zasadzkę. Segestes, który wciąż sprzeciwiał się buntowi, próbował ostrzec Varusa. Został jednak wyśmiany. Jak pisał Velleius Paterculus, Segestes zażądał, by zakuć spiskowców w łańcuchy. Teraz jednak o wszystkim decydował los, który przyćmił umysł Varusa. Inni barbarzyńcy ostrzegali Varusa przed zdradą Arminiusza.
Ale Varus uważał, że zna się na ludziach i że potrafi odróżnić przyjaciela od wroga. Kiedy Varus wchodził w pułapkę, zwycięski Tyberiusz wracał z Pannonii do Rzymu. Dla Oktawiana jego sukces był dowodem na to, że cesarstwo jest niezwyciężone. Prowadząc swoje legiony na zachód, ku zimowemu obozowisku, Varus zszedł ze szlaku, by stłumić bunt, o którym donosił mu Arminiusz. W rzeczywistości wchodził w zasadzkę w lesie teutoburskim, w rejonie wzgórz Calcrisa. Maszerowali wąską ścieżką z nasypami po obu stronach. To były mokradła, bardzo trudny teren. Wydaje się, że rzymska kolumna zaczęła się rozciągać. Legioniści przywykli do marszu szóstkami, nawet ósemkami. Tutaj musieli iść czwórkami, może nawet dwójkami. Co gorsza, marsz spowalniały jeszcze ich żony i rodziny. Szlak był coraz bardziej błotnisty. Pojawiły się głębokie wąwozy i strumienie, spływające ze wzgórz Calcrisa do bagien na północy. Taki teren to koszmar każdego dowódcy. Po jednej stronie kolumny Varusa były bagna, po drugiej wzgórza. Szli ścieżką, ponieważ tylko tamtędy mogły przejechać wozy z wyposażeniem. Było zbyt ciężkie, by je nieść. Germanie wciągnęli Rzymian w zasadzkę. Wróg z trudem posuwał się naprzód, a zawrócić nie mógł. Arminiusz wiedział, że ma Varusa w garści. Nie było już odwrotu. Germanie zaatakowali. Cassius Dion opisuje te wydarzenia. Germanie uderzyli na Varusa z głębi nieprzebytych lasów. Kiedy okazało się, że są wrogami, nie sprzymierzeńcami, wybuchła panika. Pułapka się zamknęła. Otoczeni Rzymianie nie mieli dokąd uciec. Byli sami. Niektórzy nie zdążyli nawet włożyć zbroi. Czekała ich zagłada. Nie mogli stanąć w szyku. Ścieżka była zbyt wąska. Rzymska kolumna mogła mieć wiele kilometrów długości. Varus nie był świadom tego, co się dzieje na czele. Wiedział jedynie, że kolumna stanęła. Czoło kolumny wdało się w walkę, ale w środku i na tyłach wciąż nie zdawano sobie z tego sprawy. Łączność praktycznie nie istniała. To była bardzo niebezpieczna sytuacja. Kiedy Varus poznał prawdę, było już za późno. Nie mógł uciec. Dalszy przebieg wydarzeń to tylko spekulacje. Moim zdaniem sama bitwa trwała jakąś godzinę. Potem, prawdopodobnie przez całe popołudnie, Germanie dobijali resztki Rzymian. Legioniści byli świadomi, co ich czeka, i pewnie reagowali jak wszyscy. Bardzo trudno jest patrzeć na śmierć przyjaciół. Cassius Dion napisał, że w mordowaniu Rzymian uczestniczyło coraz więcej germańskich wojowników. Siły wroga rosły. Wielu tych, którzy wcześniej mieli wątpliwości, teraz dołączyło do rzezi.
Rzymian spotkało ogromne upokorzenie. Barbarzyńcy zdobyli 2 legionowe orły. Dla legionistów orzeł był symbolem religijnym. Symbolizował ducha legionu, dzięki któremu zwyciężali i byli bezpieczni. Utrata legionowego orła równała się utracie opiekuńczego ducha. Oznaczała pewną klęskę. Najgorsza była jednak hańba. Tracąc orła, legion tracił także swój honor. Literally taken by the enemy was the ultimate in dishonor and disgrace. Na oczach Varusa barbarzyńcy zdobyli znaki legionowe. Zhańbiony wódz wiedział, co musi zrobić. Germanie przechytrzyli Varusa. Wiedział, że jest odpowiedzialny za klęskę. Nie podjął odpowiednich środków bezpieczeństwa. Rzym obarczy go winą. Zresztą sam Varus też czuł się winny. Nie było innego wyjścia, musiał popełnić samobójstwo. Germanie pod wodzą Arminiusza odzyskali wolność, a przy okazji pokonali najpotężniejszą armię świata. Potem zajęli się jeńcami. Historyk z II wieku, Lucius Florus, opisał ten koszmar. Nie było potworniejszej rzezi niż w tych nieprzebytych puszczach i na tych bagnach. Barbarzyńcy jeszcze nigdy nie popełnili tak strasznych zbrodni. Wyłupywali legionistom oczy, odcinali im ręce, obcinali języki i zaszywali usta. Kiedy Germanie świętowali klęskę Varusa, zwycięski Tyberiusz wrócił do Rzymu z Panonii. Oktawian przygotowywał uroczystość na jego cześć. Okazało się, że na próżno. Kiedy Oktawian dowiedział się o utracie 3 legionów, był wstrząśnięty. Podobno krzyczał: Publiuszu Varusie, oddaj mi moje legiony. To było wielkie zaskoczenie. Do tej pory Rzym wciąż zwyciężał. Nikt nie wierzył, że barbarzyńcy z północy mogą być groźni. I nagle, jednego dnia, unicestwili 3 legiony, od 15 do 20 tysięcy ludzi. Nikt się tego nie spodziewał. Heruskowie i ich powratymcy zerwali się ze smyczy. Co powstrzyma ich przed atakiem na Rzym? Kiedy legioniści Varusa giną na północy, Tyberiusz wraca do Rzymu, by świętować zwycięstwo w Panonii. Na miejscu zastaje Oktawiana, przerażonego wieściami z Germanii. Barbarzyńcy z Zarenu zmasakrowali 3 rzymskie legiony pod wodzą Varusa. Klęska Varusa oznaczała, że Oktawian nie zdoła przesunąć granic cesarstwa dalej na północ i że już zawsze będzie musiał zmagać się na granicy z dzikimi plemionami, które w każdej chwili mogą uderzyć na Rzym. Rzym został upokorzony. Musiał się zemścić. Arminiusz zadał cios rzymskiemu morale, rzymskiej dumie i honorowi. Zemsta była konieczna. Ówczesne legiony liczyły około 150 tysięcy żołnierzy. Utrata 15 lub 18 tysięcy była znacząca. Armia amerykańska liczy dziś około 600 tysięcy ludzi. Gdybyśmy jednego dnia stracili aż 60 tysięcy, 1/10, w mediach aż by huczało. By zmyć hańbę, Tyberiusz zmobilizował swoje wyczerpane oddziały.
Z 8 legionami i wojskami pomocniczymi wyruszył przez Galię nad Ren. Na razie wydawało się, że Rzym jest bezpieczny. Germanie nie przekraczali granicy. Rzymianie znali jednak ich spryt i pozostali czujni. Na ulicach miasta pojawiły się patrole. To był wielki cios dla Rzymu jako miasta i społeczeństwa. Trudno było uwierzyć, że barbarzyńcy, tak pogardzani w dziełach Cezara lub Tacyta, są zdolni do czegoś takiego. Potężny Rzym, perła zachodniej cywilizacji, nagle poczuł się zagrożony. Każdy obcokrajowiec był podejrzany. Oktawian obawiał się buntu Germanów w Rzymie. Kazał ich wydalić. Kiedy Rzymianie drżeli ze strachu, Germanie za Renem świętowali. Arminiusz poślubił Tusneldę, córkę innego wodza Segestesa, który próbował ostrzec Varusa przed zasadzką. Wbrew woli ojca pozwoliła Arminiuszowi, by ją porwał. Germańskie kobiety były silne. Zabijały swoich mężów, jeśli uciekali z pola bitwy. Chciały być żonami najlepszych. Tusnelda uważała Arminiusza za najlepszego wśród Germanów. Nie mogła wyjść za nikogo innego. Zwycięstwo nad Rzymianami przyniosło Arminiuszowi sławę. Teraz jako król Herusków stworzył koalicję z innymi plemionami. Arminiusz liczył, że dzięki sławie i łupom zostanie królem wszystkich Germanów. Miejsce masakry uznano za święte i pozostawiono w nienaruszonym stanie, w hołdzie germańskim bogom. O ile wiemy, Germanie czcili bogów w świętych Gajach. Oddawali cześć ich wizerunkom, posągom i totemom w lasach. Totemizm był bardzo ważny, także dla Rzymian, choć dla Germanów zdecydowanie bardziej. Kiedy Rzym drżał, Germanie pławili się w chwale, zachowując rzymską broń na pamiątkę. Miecze, włócznie i tarcze były kosztowne. Ich materialna wartość miała swoje znaczenie. Ale nie można też zapominać o aspekcie rytualnym. Składano je w ofierze bogom, czasem tysiącami. Archeolodzy znaleźli nawet miecze inkrustowane złotem i srebrem, prawdopodobnie należące do oficerów. Dzięki odwadze i sprytowi Germanie wyzwolili się spod rzymskiego jarzma. Przynajmniej na razie. Tyle, że Rzym nie zamierzał rezygnować. Rzymianie wiedzieli, że mają problem nad Renem. Kiedy tylko ochłonęli, przegrupowali siły, zawarli nowe sojusze z barbarzyńcami i rozpoczęli serię ekspedycji karnych za Ren. Nie chodziło jedynie o spacyfikowanie wroga, lecz także o odzyskanie honoru utraconego po klęsce Varusa. By zmyć hańbę, Rzym musiał rozwiązać ten problem. W 13 roku naszej ery, 4 lata po masakrze, Oktawian wysłał przeciwko Arminiuszowi i jego Heruskom słynnego Germanika. Germanus
Przygotowanie odpowiedniej armii trochę trwało. Nikt nie wątpił, że interwencja jest konieczna. Nie chodziło tylko o dumę cesarstwa, ale także o bezpieczeństwo samego cesarza. Taka zniewaga nie mogła ujść płazem. Rzymianie kierowali się zemstą, gniewem i nienawiścią. Współczucie było im obce. To byli bardzo okrutni ludzie. Wysłanie Germanika do Germanii było jednym z ostatnich rozkazów Oktawiana. Rok później, w wieku 77 lat, umarł, przygnębiony świadomością klęski i niespełnionego marzenia o imperium. Oktawian nie miał syna. Swoim następcą mianował więc Tyberiusza. Teraz to on miał zmazać plamę na honorze Rzymu. Oktawian odniósł wiele wspaniałych zwycięstw, ale nigdy nie pogodził się z klęską w lesie teutoburskim. Kilka lat później zmarł. Był przekonany, że ta porażka rujnuje jego spuściznę. Oktawian, który marzył o podboju świata, zmarł w poczuciu przegranej. Rzym już nigdy nie odzyskał tego, co stracił w Germanii. Mimo to Germanie musieli za to zapłacić. Wielkie zwycięstwo za Renem przyniosło sławę Arminiuszowi i jego Germanom, jednocześnie okrywając Rzym hańbą. Tyle, że Rzym jeszcze nie skończył. Do Germanii wyruszył rzymski wódz Germanik, by pomścić klęskę i ukarać wszystkich sprzymierzeńców Arminiusza. Uciekający Germanie stosowali zasadę spalonej ziemi. Barbarzyńcy za Renem nie mieli miast, które można by splądrować. Po prostu porzucali swe osady i znikali w puszczy. Rzymskie wydatki na tę kampanię znacznie przekraczały zyski. Bilans był zdecydowanie ujemny. Jak pisał Tacyt, Germanik wysłał jednego ze swoich oficerów, by uderzył na plemię Brukterów, którzy właśnie palili swoją osadę. Wśród płomieni odnaleziono orła 19 Legionu, który zginął w czasie masakry Varusa. Żołnierze przemierzyli potem ziemię Brukterów, paląc, niszcząc i grabiąc. Rzymianie uwolnili też Segestesa, uwięzionego przez Arminiusza. To jednak nie wszystko. Schwytali jego córkę Tusneldę, brzemienną żonę Arminiusza. Zabrano ją do Rzymu jako dowód triumfu Rzymian nad Arminiuszem. Zmienili jego życie w koszmar, choć przecież to on pokonał Varusa i jego trzy legiony. W 15 roku naszej ery, 6 lat po masakrze, Rzymianie dotarli na pole bitwy wśród wzgórz Kalkrize, zmienione w święty gaj ku czci germańskiego zwycięstwa. Znaleźli miejsce bitwy, a przynajmniej ostatniego oporu. Na ziemi wciąż leżała broń. Do drzew poprzybijane były ludzkie czaszki. Miejsce musiało budzić grozę. Wszędzie bielały kości poległych, może poza oficerami, którzy jeśli przeżyli, zostali złożeni w ofierze. Germanie składali ofiary z ludzi, wieszając ich lub podcinając im gardła. Tacyt opisuje to, co zastali Rzymianie. Kości poległych leżały w miejscach, gdzie zginęli, lub gdzie z ich zwłok ułożono stosy. Obok walała się zniszczona broń i końskie kończyny. Do drzew były poprzybijane ludzkie czaszki.
W pobliżu stał barbarzyński ołtarz, gdzie złożono w ofierze naszych trybunów i centurionów. Ludzie Germanica przeżyli wstrząs. Wśród poległych byli ich krewni, przyjaciele, towarzysze broni. Musieli ich pogrzebać. W starożytności pochówek był bardzo ważny. Wierzono, że bez odpowiedniego pogrzebu zmarli mogą nawiedzać i dręczyć żywych. Jak pisał Tacyt, Rzymianie pochowali kości żołnierzy trzech legionów. Nikt nie wiedział, czy właśnie nie grzebie krewnego. Żałobie po stracie przyjaciół towarzyszyła rosnąca nienawiść do wroga. Rzym musiał pokazać, że pamięta o swoich poległych weteranach i że nigdy nie zaprzestanie walki o zmycie hańby, którą okrył ich żołnierzy arogancki i niekompetentny dowódca. Dla Germanów, którzy czcili pole bitwy, pogrzeb ofiar był bluźnierstwem. Kiedy tylko Rzymianie odeszli, wykopali kości i przywrócili miejscu jego dawny wygląd. 6 lat wcześniej Arminiusz pokonał rzymskie legiony. Powrót Rzymian był dla niego wielkim zaskoczeniem. Tacyt opisuje targające nim emocje. Arminiusz, z natury popędliwy, wpadł w furię na wieść o schwytaniu jego żony i przyszłej niewoli jego nienarodzonego dziecka. Nawoływał do wojny przeciwko Segestesowi, do wojny przeciwko Imperium. Wojna wybuchła. Raz jeszcze Germanie wykorzystali znajomość terenu i uderzyli na Rzymian. Legion był niepokonany, jeśli to Rzymianie wybierali miejsce bitwy. Najlepiej płaską równinę, gdzie mogli manewrować formacjami. Tu było jednak inaczej. Teren był górzysty i zalesiony. Właściwie nie mogli nawet rozwinąć szyku. Germanik zastawił jednak pułapkę. Wywabił wroga na otwarte pole, a potem uderzył. Rzymianie wygrali bitwę, ale nie wojnę. Germańska taktyka, rosnące koszta kampanii oraz twardy opór barbarzyńców niweczyły jakąkolwiek szansę na trwałe zwycięstwo. Rzymianie zorganizowali jeszcze kilka ekspedycji karnych za Ren. Chcieli schwytać Arminiusza, chcieli pokonać jego lud. Nie udało im się. Ani Arminiusz, ani Germanik nie doczekali skutków swoich historycznych zmagań. 3 lata później, w 19 roku naszej ery, obaj już nie żyli. Germanik uległ chorobie, choć niektórzy twierdzą, że został otruty przez politycznych rywali w Rzymie. Arminiusz zginął z rąk własnych ludzi, niechętnych jego autorytarnym rządom. Celem Arminiusza była wolność Germanów oraz jego własna chwała. Chciał być królem wszystkich germańskich plemion. Tyle, że one nie chciały króla. Chciały tylko wolności. Arminiusz im ją dał, przy okazji zmieniając Rzym. Ta bitwa zatrzymała rzymską ekspansję. Gdyby nie klęska w lesie teutoburskim, być może Rzymianie podbiliby całą Germanię, a potem weszli na ziemię współczesnej Polski i Rosji. Po masakrze Rzymianie uznali, że dalsza ekspansja jest zbyt ryzykowna. Wkrótce okazało się jednak, że pokusa podbojów jest zbyt silna. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Amercom S.A. Tekst Marcin Skrobosz, czytał Janusz Kozioł.